szósty raz przypada mi w udziale zaszczyt otwarcia międzynarodowej konferencji historycznej w Rzodowie. Po kilku latach przerwy konferencja powraca w odrestaurowane mury dawnego ratusza miejskiego. Podkreśla to rolę i znaczenie, jakie tego rodzaju międzynarodowe spotkania mają dla życia samorządowego naszej gminy. Tymi słowami burmistrz Józef Rzepka powitał uczestników zorganizowanej w Muzeum Regionalnym w Rzodowie 6. Międzynarodowej Konferencji Historycznej. Oprócz przedstawicieli okolicznych ośrodków naukowych, do Rzodowa przyjechali z Ukrainy przedstawiciele Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu. Konferencja spotkała się ze sporym zainteresowaniem słuchaczy, którzy wysłuchali 10 wystąpień. Spektrum tematów poruszonych podczas tego spotkania naukowego było bardzo szerokie, poczynając od zagadnień dziejów kościelnych w dawnych wiekach, poprzez wydarzenia na przełomie XIX i XX wieku, aż po historię najnowszą. Leonid Tymoszenko i Wasyl Meńko byli autorami wystąpień dotyczących dawnych bractw cerkiewnych i kościelnych. Szczególnie duże zainteresowanie słuchaczy i żywą dyskusję wywołało wystąpienie pochodzącego z Grabownicy Starzeńskiej Andrzeja Olejki zatytułowane Echa Wielkiej Wojny na ziemi sanockiej, Brzozów i okolice w świetle dokumentów i wspomnień. W okresie 1914 roku rejon powiatu brzozowskiego minimum 3 razy przechodził z rąk do rąk, mając na myśli armię carską jako jedną rękę oraz siły austro-węgierskie jako tą rzecz drugą. A wiosną 1915 roku w gronie sił zbrojnych walczących na tym terenie pojawiła się również armia niemiecka, a konkretnie kombinowany korpus bawarski, i główna bohaterka wydarzeń na terenie Brzozowszczyzny to nic innego tylko 11. Królewska Bawarska Dywizja Piechoty. Co konkretnie wydarzyło się 8 maja 1915 roku? Na wysokości linii rzeki Wisłoka, pomiędzy miejscowościami Besko, Jaćmierz, Zarszyn, Brzozów, nastąpiło główne uderzenie sił niemieckich, wspomnianego 11. Bawarskiego Korpusu Kombinowanego. Uderzenie Bawarczyków miało na celu przełamanie ostatniej linii, tymczasowej linii rosyjskiego oporu, sforsowanie Wisłoki, a następnie w ramach szeroko pojętej strategii nazwanej falangą Mackenzena na grzbietach wycofującego się przeciwnika nie dać mu możliwości zorganizowania obrony na linii Sanu. I to się bardzo, ale to bardzo precyzyjnie udało. Wydarzenia te zaprowadzą Państwa, jeżeli szukalibyście takowych śladów, do miejscowości Górki, tuż przy granicy tejżeż miejscowości pomiędzy Chumniskami a Górkami znajduje się obok stadionu sportowego, to już nie można nie znaleźć, zapomniany zupełnie cmentarz z okresu Wielkiej Wojny. Informacje dotyczące poległych, leżących, spoczywających na terenie tejżeż nekropolii są ciągle bardzo nieprecyzyjne, stąd też warto, podkreślam, warto zgłębić tąż wiedzę, a co najważniejsze, okazać w sobie tą krztynę najzwyklejszej ludzkiej przyzwoitości. I kiedy przychodzi 1 listopada albo dzień zaduszny, przejeżdżając obok, tylko się zatrzymać, po prostu warto. W trakcie konferencji ksiądz dr Julian Tarnawski oraz ksiądz dr Sławomir Zych zajęli się zagadnieniami z dziejów Kościoła rzymskokatolickiego w latach 40. ubiegłego wieku, relacjami dyplomatycznymi na linii Polska-Watykan oraz sylwetką księdza Jana Grochowskiego, redaktora leśnego seminarium duchownego w Brzozowie. Z kolei postać przedwojennego burmistrza Trójmiasta Drohobycz Borysław Truskawiec Rajmunda Jarosza przybliżył dr Bogdan Łazorak, zaś jego koleżanka Zoriana Znak omówiła funkcjonowanie obwodu drohobyckiego po II wojnie światowej. Jak zawsze emocjonalne było wystąpienie Zdzisława Gila z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Mówca skoncentrował się na osobie wybitnego architekta, jakim był Jan Sas Zubrzycki, projektant m.in. gmachu Sokoła w Brzozowie oraz kościołów w Krześniowie i Zdebkach. Panie redaktorze, sytuacja jest bardzo prooczywista. Przecież jeden z najciekawszych obiektów architektonicznych właśnie profesora Jana Sas Zubrzyckiego to jest brzozowski Sokół. Ten z 1910 roku to jest jego projekt, natomiast rzeźby zostały wykonane w pracowni również architektonicznej Stanisława Majerskiego w Przemyślu, które zdobią elewację, zdobią wieżę. To jest popiersie królowej Jadwigi, popiersie króla Władysława Jagieły i oczywiście króla Kazimierza Wielkiego. Jest też naczelnik Tadeusz Kościuszko. Uważam, że jest to wspaniała lekcja historii dla młodzieży uczącej się obok w szkole, w liceum ogólnokształcącym w Brzozowie. Warto podejść i popatrzeć na elewację narożnej baszty, zwieńczonej takim szpikulcowym, takim ostrym dachem.
Ten, który zwiększy budynek Sokoła, no i pięknie, piękny symbol Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Ten Sokół, który zwiększa z kolei fasadę od strony tutaj głównej ulicy. Chciałbym jeszcze powiedzieć jedno, że w środku znajdowała się nad sceną rzeźba Sokoła, z tym, że ona niestety została zniszczona po II wojnie światowej. Jeśli chodzi o budowle sakralne, profesor Sas Dubrzycki zaprojektował ponad 60 kościołów i kilka cerkwi, z czego prawie 50 zostało zrealizowanych. I właśnie na terenie regionu brzozowskiego, czyli obecnego powiatu Brzozów, są dwa fantastyczne obiekty. To jest kościół w Wrześniowie pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika z roku 1898. I drugi kościół to są izdebki pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła i Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Warto podjechać do tych miejscowości i obejrzeć te szczeliste wieże, które są przed nawą główną, i piękny wystrój ceglano kamieniarski w obydwu właśnie świątyniach. Co jest jeszcze ciekawe, że pan profesor Jan Sas Dubrzycki za wszelką cenę dążył, żeby cenniejsze elementy wyposażenia z poprzednich świątyń nie zostały gdzieś wyrzucone, nie zostały zmarnowane, i one znajdują się w tych kościołach. I państwo możecie obejrzeć piękny obraz epitafijny z początku XVI wieku, który znajduje się w kościele w Wrześniowie. Natomiast w kościele w izdebkach są dwa boczne ołtarze, z tym jeden po lewej stronie jest z roku 1674 z Chrystusem Bolesnym. Skąd? Z kościoła, z nieistniejącego kościoła ojców kapucynów na wzgórzu świętego Michała Archanioła w Bliznem. Na polecenie władz austriackich świątynia została rozebrana. Na szczęście parafianie, mieszkańcy izdebek uratowali ołtarze, uratowali rzeźby, i te wszystkie elementy są wyeksponowane u księdza Kasperkiewicza w kościele parafialnym właśnie w izdebkach. Także zachęcam mieszkańców Brzozowa, turystów, pana również, panie redaktorze, do odwiedzenia tych miejscowości. Naprawdę warto, proszę państwa. Zadowolony z efektów konferencji był jej gospodarz, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Mariusz Kaznowski. Podkreślił szeroką bazę naukową przygotowanych wystąpień i eksplorację poprzez badaczy nowych pól zainteresowań. Myślę, że bardzo wartościową kwestią są artykuły zaprezentowane przez naszych kolegów, przyjaciół z Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu. Widać już od kilku, jeśli nie kilkunastu lat, że swoje referaty opierają już o dość wszechstronną bazę źródłową i opracowania nie tylko ukraińskie. Myślę, że to jest plus naszej konferencji, której szóstą edycję w tym roku realizowaliśmy. Referaty ze strony polskiej w sporej mierze związane z problematyką kościelną były również bardzo, myślę, istotnymi, wartościowymi zagadnieniami przedstawionymi słuchaczom. No dodatkowo też myślę, że bardzo ważnym tematem, wydaje mi się, że po raz pierwszy zaprezentowanym publicznie, była kwestia dziejów kadry kierowniczej i działalności Służby Bezpieczeństwa w Brzozowie w latach 1957-1990. Autorem tego właśnie referatu był dr Paweł Fornal, Rzeszowskiego Oddziału IPN. Ciekawym przyczynkiem do całości konferencji było również wystąpienie doktora Władysława Tabasza, który w przystępny sposób przybliżył tematykę różnic kulturowych pomiędzy podkarpackimi Żydami a ich chrześcijańskimi sąsiadami. Podczas konferencji mówcy niejednokrotnie podkreślali ogromną rangę poznawania przeszłości przy kształtowaniu współczesnej tożsamości. Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście aktualnego sporu o podstawę programową nauczania historii w szkołach.